Witam serdecznie, ja nazywam się Paweł Nawrot i dzisiaj zademonstruję Wam, jak przygotować babkę pomarańczową mandarynkową na bazie babki ciętej z metra. Całą recepturę zobaczycie na końcu filmu w odpowiednich proporcjach. Do przygotowania babki mandarynkowo-pomarańczowej potrzebne nam będą następujące składniki. Babka cięta z metra, cukier, jajka, olej, nasz produkt esencja barwiąca pomarańczowa, no i mandarynki w zalewie. Do wykończenia babki po wystygnięciu użyjemy donut glaze. Nasza receptura składa się z dwóch faz produkcji. W pierwszej kolejności ważymy wszystkie składniki mokre. Do składników mokrych dodajemy tylko cukier. Całość wkładamy do maszyny, mieszamy, zapamiętajcie, liściem, nie rózgą. W pierwszej fazie mieszania musimy rozpuścić całkowicie cukier. Proces ten trwa około 3 minut na wolnych obrotach. Czas mieszania 3 minuty dobiegł końca. Dzieżę opuszczamy i teraz dodajemy babkę. Do mieszania całości użyjcie liścia, nie rózgi, bo masa nie może być wypieniona. Przystępujemy do mieszania ciasta. Czas 3 minuty i prędkość pierwszy, drugi bieg. U mnie akurat są takie obroty, że wystarczy na pierwszym biegu. Czas mieszania dobiega końca. Zauważcie, jak powinno wyglądać ciasto. Ciasto jest gęste, ale zarazem gładkie. Gotowe, żeby połączyć je z mandarynkami. Te mandarynki muszą być w środku, bo w samej babce mandarynki tworzą po prostu taką fajną, soczystą jakość produktu. I tutaj zwracam uwagę na to, żeby dodać to i zamieszać ręcznie. Te mandarynki muszą być w całości. Resztę mandarynek ułożymy na powierzchni ciasta gotowego. To jest prawidłowe wyłożenie foremki do babki ciętej z metra. Ale chciałbym Wam zaprezentować takie wyłożenie. To też fajnie wygląda, bardzo estetycznie. A mianowicie potrzebujemy foremkę, no i papier pergaminowy. Poprzez nacięcia właściwie sobie formujemy. W tym przypadku to jest foremka drewniana z wieloma otworami. I tak przygotowana foremka zabezpieczy nam wyciekanie spod spodu ciasta. Wykładamy babkę w foremki. Tutaj można zauważyć na zbliżeniu, jak to ciasto jest gęste. Babki mamy uformowane, przystępujemy do dekoracji mandarynkami. Słuchajcie, nie warto oszczędzać na tych mandarynkach, bo rzeczywiście jak się ułoży ich naprawdę dużo, to będzie to fajnie wyglądało. Zobaczycie efekt końcowy. Babki mamy udekorowane. Teraz nastawimy parametry pieca. 180 stopni góra i 180 stopni dół. Odpiekamy około godziny na otwartym lufcie. Czas start. Jak słyszymy, czas pieczenia dobiegł końca. Wykładamy z pieca babki. Żałuję, że nie możecie poczuć aromatu tej babki. Po wystygnięciu babki wykończymy je donut glaze'em. Niejeden z Was już poznał ten produkt. Idealnie nadaje się do wykończeń właśnie ciast biszkoptowo-tłuszczowych, jak i owoców. Żelu tego nie wciąga do środka ciasta. Tak zabezpieczone ciasta nadają się również do zamrożenia, dlatego że żel, którym pokryliśmy, jest żelem też do mrożenia. Mamy super połysk. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu. Paweł Nawrot.